Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami stała sobie mała chatka. W niej mieszkała starsza babka. Jednak przyszedł na nią kres. Dom już pusty teraz jest. Kilkadziesiąt lat już stoi i rozpada się powoli. Ten dom jest po prostu niesamowity. Chyba w tak starym domu jeszcze nie byłem. Zobaczcie, że praktycznie cały tynk spadł już na ziemię. A obrazy dalej wiszą. Została jakaś stara wędka, drewniane uchwyty. Przelotki jeszcze zostały. Po korespondencji, jaką znalazłem w środku, można stwierdzić, że dom został opuszczony 30 lat temu. I patrząc na wszystko, na całe wyposażenie, najprawdopodobniej tak właśnie było. Przez 30 lat dom obrócił się w totalną ruinę. Kilka warstw farby, stare malowane tynki. Zobaczcie, jak wygląda reszta pomieszczeń. Ten dom, jak wiele innych, również się rozpada, dlatego muszę być bardzo ostrożny. Stara skórzana manierka. Domator. Ja nie próbowałem niestety, nie powiem wam nic o tym trunku. O, ale widzę tutaj radio samochodowe. O proszę. To się nazywa znalezisko.
u Nitra. Nawet nie ma wejścia na kasety. To jest tylko samo radio. Dużo butelek pustych po wódce. Sprawdzimy, jaką się tutaj piło. Krakowska wódka. Łóżko. Kilka obrazków. Oczywiście Jan Paweł II również też tutaj jest. Stary piec. Nawet nie kaflowy, tylko ceglany. A tutaj? Tutaj mamy sypialnię najprawdopodobniej. Wow. Ale to wszystko jest stare. Za oknem widać tylko drzewa, które wyrosły przez ten czas. Ciuchy pozostały w szafie. Klatka dla ptaszka. Tutaj jest strych, ale deski już są oberwane, więc na pewno nie będę tam wchodził. Jest jeszcze piwnica, ale czy tam coś będzie? Nie sądzę. Ale zajrzę. Nic nie ma niestety. Teraz trzeba będzie się stąd wydostać. Jest. Ale do...
Tak wygląda ten dom. Tutaj mamy coś jeszcze. Tutaj ewidentnie trzymano zwierzynę. Są jakieś klatki. I tutaj jakby dla ptaków porobione. Idziemy dalej. I tutaj jest stodoła jeszcze. Przedmiotów zostało. Stare siedzenie. Bezpieczniki. Idziemy do środka. Do stodoły. Tam jest kibelek. Dach stodoły już jest zerwany. No niestety stodoła pusta, nie ma nic tutaj ciekawego. Szkoda, liczyłem, że zostanie jakiś sprzęt gospodarczy. Tak wyglądało kolejne miejsce, które odwiedziłem. Dzisiejsza eksploracja dobiega końca. Mam nadzieję, że Wam się podobał kolejny mój film. Za tydzień będzie znów coś ciekawego, także zapraszam za tydzień.